Cześć, jestem Jurek z ośrodka szkolenia kierowców Euforia. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować zmianę biegów, tak zwaną redukcję w oparciu o motocykl Honda NC700. Jest to motocykl używany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jako egzaminacyjny na kategorię A2. I wielu kursantów przychodzi z problemem, że podczas jazdy przy zatrzymaniu na światłach motocykl im gaśnie. Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest brak redukcji. Chcę zaznaczyć, że aby prawidłowo zmieniać biegi, redukcja z motocyklu powinna być wykonywana podczas jazdy, czyli wtedy, kiedy synchronizator pracuje. W momencie zatrzymania zmiana biegów już jest bardzo trudna. Przede wszystkim opóźnia też czas reakcji motocyklisty i jest to związane z czasem. Więc aby to płynnie przebiegało, trzeba zmieniać biegi na bieżąco i pamiętać, że przy całkowitym zatrzymaniu zawsze redukujemy. Ale motocykl naprawdę godny uwagi. I cięższy jest. Jest cięższy, 8 kg, jest wyższy, 10 cm. I inaczej ma rozłożony ciężar ciężkości, więc jeżeli chodzi o manewrowanie, to łatwiej, ciężej. Jest ciężej, dużo trudniej, dlatego to, co chcemy tu powiedzieć. Chciałem zobaczyć, na ile Honda jest trudniejsza, bo to, co chcę zauważyć, kategoria A2 jest trudniejsza od kategorii A, czyli motocykl jest wyższy, cięższy, inaczej rozłożony środek ciężkości. I trzeba mieć lepsze wyczucie motocykla niż w Yamaha, tak, niż na kategorię wyższą. Głowa, musi być głowa, tak. Pamiętajmy, zawsze upewnienie się i płynne ruszenie. Zademonstrujemy teraz płynne ruszenie.